Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejny poniedziałek, czyli w dzień, w którym właśnie dokonuję analizy, żebyście później mogli je rozegrać, żebyście wiedzieli, co może przydarzyć się na najbliższych sesjach handlowych. Z tej strony Radek Rygielski. Słuchajcie, zanim rozpoczniemy kolejne analizy, pamiętajcie, żadna z informacji w tym nagraniu nie jest i nigdy nie będzie rekomendacją inwestycyjną, jest to tylko mój sposób patrzenia na rynki. Dzisiaj przepraszam, przepraszam Was za jakość dźwięku, może być delikatnie słabsza, ale jest to spowodowane po prostu tym, że nie mam dzisiaj przy sobie swojego zestawu. Więc słuchajcie, zacznijmy najpierw od tego, co było w zeszłym tygodniu czyli jakie warunki były do spełnienia poddany ruch w danym kierunku, co jest kluczowe, ponieważ na spełnienie warunków czekamy. Wiele osób pisze o tym, że są ta analiza na zasadzie pójdzie w górę bądź w dół, lecz ich problem jest to, że niestety nie zauważają tego, że właśnie kluczowe w tych analizach jest ten kluczowym elementem w tych analizach jest to, że właśnie oczekujemy tego, że dana analiza żeby została zrealizowana, to najpierw muszą zostać spełnione dane warunki, które ja określam. Było e, kilka komentarzy tutaj nawet Phil właśnie to opisał w bardzo prosty i myślę, że przystępny sposób dla każdego. Zwróćcie właśnie uwagę, uwagę tutaj, że ta analiza natomiast nie mówi albo góra, albo dół, tylko że jeżeli dół Dojść do tego poziomu, to lecimy dalej w dół. Tak? Czyli jeżeli cena, załóżmy, spadnie danego obszaru, to jest to sygnał, że bardzo możliwe są dalsze spadki, a jeżeli cena wzrośnie, to bardzo możliwe, że będziemy jechać jeszcze wyżej. Więc pamiętajcie właśnie o tym, że tutaj chodzi o to, aby konkretne warunki zostały spełnione. Innych komentarzy, których nie mam zamiaru przytaczać. Ponieważ tłumaczenie tego za każdym razem jest po prostu już zbędne i tylko czasochłonne. Więc zacznijmy od tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu, i jaki jest tego efekt. Jak wiecie, warunkiem na spadki na rynku Bitcoina, tutaj właśnie jesteśmy na wykresie Bitcoina i tutaj widzimy analizę z zeszłego tygodnia. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj widoczne. Możemy nawet to powiększyć, żeby każdy widział. W zeszłym tygodniu właśnie mówiłem o tym, że zresztą tutaj sami posłuchajcie, że właśnie warunkiem na spadki będzie to, że jeżeli cena utrzyma trzyma się w tej strefie, którą tutaj wyznaczyłem, to możliwe, że od niej jest takie prawdopodobieństwo, że cena zacznie spadać. Tutaj możemy jeszcze odtworzyć to, co mówiłem w zeszłym tygodniu, do 11 tysięcy, do 10 tysięcy 800, czyli taka przestrzeń 300 dolarów, w których możemy spodziewać się zawrotki, jeżeli chodzi o aktualny ruch cenowy. Tutaj z tej strefy cena może reagować ruchem spadkowym. więc. Tutaj Czyli, jak widzicie, to, co, to o czym mówiłem, ta strefa pomiędzy, której właśnie 11 150 a 11 000, 10 900, była to właśnie strefa, z której cena mogła rozpoczynać ruch spadkowy. Co się stało w tym tygodniu? Zwróćcie uwagę, tutaj byliśmy właśnie w zeszłym tygodniu na tej świecy, w tym dokładnie miejscu. Podczas analizy, właśnie mówiłem, że ta strefa, którą tutaj wyznaczyłem, jest to właśnie ten. Poziom, jest to poziom, który właśnie, tutaj tylko troszeczkę poprawimy. O, teraz będzie dokładniej. To właśnie jest ta strefa, z której cena może rozpoczynać ruch spadkowy. I zwróćcie uwagę, jest to właśnie dokładnie ten obszar, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. Czyli jeżeli znajdziemy się w tym obszarze, to możliwe, że będziemy spadać. Co cena zrobiła? Oczywiście, że tutaj spadła. Więc jak widzicie dokładnie to, co mówiłem właśnie tutaj w okolicach 13 minuty 50 sekund. W zeszłym tygodniu zostało dzisiaj zrealizowane. Tak jak pokazałem, z tej strefy cena mocno rozpoczęła tutaj ruch spadkowy i zwróćcie uwagę, gdzie się zatrzymała. O tym już dokładnie nie mówiłem, ponieważ sam czekałem na to, żeby cena określiła swój dany kierunek, ale zwróćcie właśnie uwagę, że cena tutaj zatrzymała się idealnie w miejscu, właśnie pod tym kątem cenowym, który też był tutaj wcześniej wyznaczony. Zresztą jak widzicie, tutaj mieliśmy kąt cenowy. I zwróćcie uwagę, że jest to właśnie obszar z tego tutaj kąta cenowego. Następnie cena wybiła górną tendencję, o której też mówiłem. Wybicie górnej tendencji miało być to sygnał na jakiś ruch wzrostowy. Był to szybki ruch wzrostowy do aktualnego tutaj, do aktualnie tej samej strefy, która właśnie była w zeszłym tygodniu. Jest to właśnie maksymalny zasięg tych tutaj niebieskich korekt, czyli analiza z zeszłego tygodnia została jak najbardziej poprawnie zrealizowana. Zwróćcie też uwagę na to, że teraz, bardzo, ważną, bardzo ważnym poziomem na rynku Bitcoina będą tutaj okolice 10 050-10 000, 000, 000, tak, które właśnie ta strefa między 10 000 a 10 000 50, ponieważ jest to maksymalny zasięg tej czarnej korekty. Również w tym lokalnym ruchu mamy dwie tendencje, więc teraz musimy poczekać, aby właśnie w tej strefie, którą jeszcze raz oznaczę, zwróćcie właśnie uwagę, ta strefa teraz, którą tutaj oznaczę, Kolorem właśnie zielonym jest to strefa po prostu w której musimy poczekać, aby cena określiła swój dany kierunek. Ważne również nawiązuje do osób, które nie rozumieją i z tego co widzę też nie chcą zrozumieć, że chodzi o to, abyśmy poczekali, żeby przewagi w danym kierunku po prostu dały nam sygnał na wejście bądź wyjście z pozycji. Na ten moment na rynku Bitcoin'a bardzo ważnym elementem będzie to, że jeżeli ta dolna strefa zostanie wybita, to moim zdaniem będzie możliwy dalszy ruch spadkowy. Tak samo jak było tydzień temu. Byliśmy w tym miejscu, mówiłem, że w tej strefie cena może próbować zawrócić i może rozpocząć się ruch spadkowy. Jak widzicie, cena w tej strefie zaczęła zawracać i rozpoczął się ruch spadkowy. Potem cena wybiła górną tendencję, co było sygnałem na ruch wzrostowy, o czym też tutaj mówiłem, że jeżeli cena wybije górną tendencję, to będzie to sygnał na ruch wzrostowy, czyli były to dwa konkretne warunki, na których realizację po prostu trzeba poczekać i to jest właśnie kluczowe. Więc na ten na bitcoinie, jak dla mnie osobiście istotna jest ta tendencja, jeżeli zostanie ona, ona wybita to może będzie jakieś odreagowanie na rynku Bitcoin, jakiś ruch wzrostowy, Tutaj, właśnie ten trójkąt, który to, której oznaczyłem, to jest to miejsce, w którym powinniśmy poczekać, jeżeli chodzi o realizację tego scenariusza, po prostu trzeba tutaj poczekać, aby dany warunek został spełniony. Jeżeli zaś ten dolny poziom tendencji zostanie wybity, to będzie to sygnał na ruch spadkowy, czyli mamy konkretny warunek, który musi zostać zrealizowany, żeby dopiero szukać pozycji w danym kierunku. Więc tutaj, tak jak właśnie było to w zeszłym tygodniu, mam nadzieję, że już nie będzie trzeba odpisywać wielu osobom, które nie chcą zrozumieć tego, na jakiej zasadzie działają te analizy. Jak możecie tutaj zauważyć, mówimy o tym, że jeżeli cena znajdzie się w danym poziomie, to jest to dopiero sygnał na dany kierunek. Więc tutaj bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za pozytywne komentarze. Osoby, które tego nie rozumieją, to już jest ich osobisty problem. I tutaj również kilka osób napisało: bardzo dziękuję, tutaj za to, że wszystko jest podane na, na tacy i namalowane jak przedszkolakom. Jak widzicie, skuteczność jest bardzo wysoka i w bardzo prosty sposób można z tych analiz skorzystać. Grunt, żeby po prostu poczekać na dany warunek, pamiętać o zarządzaniu kapitałem i również o tym, że. Po prostu statystycznie one się sprawdzają, ale może być taka możliwość, że po prostu ta analiza się nie sprawdzi, i w tym momencie już musicie mieć po pierwsze zabezpieczenie kapitału, po drugie, musicie pamiętać o tym, aby nie stracić zbyt dużo środków. Sprawdźmy jeszcze analizę Trona TRX USD. W zeszłym tygodniu spójrzmy, o czym mówiłem. Ta dolna strefa będzie istotna. Jeżeli cena pokona tą dolną strefę, czyli zamknie się poniżej, to będzie to niestety sygnał na dalszy ruch spadkowy, ponieważ ta strefa. Jak widzicie, w zeszłym tygodniu na rynku trona mówiłem o tym, że ta dolna strefa w okolicach 0,2400. Tron do dolara, jeżeli ta strefa zostanie wybita, czyli cena znajdzie się pod nią, tak? Świeca się zamknie pod tą strefą, właśnie wynikającą z wolumenu. To bardzo możliwe będzie to, że jeżeli cena właśnie wybije tą strefę, to że dalej rozpocznie się ruch spadkowy. Tutaj 9 minuta 58 sekund. Co zrobiła cena? Zwróćcie tutaj uwagę, właśnie w zeszłym tygodniu byliśmy. Go sprawdzę, tutaj, jaki to był interwał, żebyśmy dokładnie byli w tym samym miejscu. O właśnie. Byliśmy właśnie w tym obszarze w zeszłym tygodniu i jak widzicie ta strefa była wyznaczona jako istotny poziom na rynku trona do dolara. Dalej, tutaj możemy też przewinąć, jest właśnie interwał czterogodzinowy. Tutaj mamy tą strefę i mówiłem, że jeżeli cena zamknie się pod tą strefą, to dalej może być ruch spadkowy. Co się stało? Zwróćcie uwagę, cena zamknęła się pod tą strefą i jeszcze dalej był tutaj Ruch spadkowy na tronie. Dalej, później mieliśmy mocne odreagowanie, i co kluczowe, mieliśmy wyznaczoną pierwszą tendencję i drugą. Mówiłem również o tym, że jeżeli ta górna tendencja zostanie wybita, to będzie to sygnał na ruch wzrostowy. Jeżeli ta kolejna tendencja zostanie wybita, czyli cena znajdzie się nad nią, to będzie to sygnał na dalszy ruch wzrostowy. Czyli zwróćcie uwagę, na samym początku, tak jak mówiłem, cena zamknęła się pod tą strefą wynikającą z wolumenu tutaj. I miał być ruch spadkowy, taki też był. Później cena wybiła pierwszą tendencję, czyli miał być po wybiciu ruch wzrostowy. Taki również był. był. Po wybiciu drugiej tendencji miała być, miał być, być tutaj kolejny ruch wzrostowy. Czy tak się stało? Oczywiście, że tak, był tutaj kolejny ruch wzrostowy, więc tak to wygląda na ten moment na rynku trona do dolara. Jesteśmy teraz na rynku trona do dolara. Warunkiem na ruch wzrostowy będzie to, że po pierwsze cena będzie musiała znaleźć się nad tą górną tendencją, czyli jeżeli cena zamknie się nad tą górną tendencją, tutaj to, ta tendencja czarnego koloru, jeżeli, jeżeli zostanie właśnie wybita, to będzie to sygnał na dalszy ruch wzrostowy. Jeżeli chodzi tutaj o sytuację, w której możliwe będą spadki cenowe, to kluczowe będzie to, żeby cena pokonała ten tutaj, tą tutaj dolną strefę. Dlaczego tą dolną strefę? Dlatego, że ta dolna strefa między 0,0269 oraz 0,0277, to właśnie ta strefa wynika z właśnie z obszarów, w którym mamy po pierwsze wolumen, a po drugie jest tutaj zasięg ruchu korekcyjnego, więc ten, na ten moment tak to właśnie wygląda. Czekamy, jeszcze raz oznaczę, żeby osoby, które do końca jeszcze nie rozumieją konkretnych oznaczeń, Wiedziały, jak można z tego skorzystać. Czyli to ta strefa będzie obszarem, w którym po prostu czekamy na realizację analizy. I dopiero, gdy cena wyjdzie z tego obszaru, z tego obszaru tutaj trójkąta, to będzie to dla nas sygnał, w którym kierunku możemy się poruszać. Dopiero wtedy ta analiza da nam konkretny sygnał. Wybicie górnej strefy tendencji będzie to sygnał na przyszły ruch wzrostowy, a wybicie tej dolnej strefy będzie to sygnał na przyszły, możliwy ruch. Spadkowe, więc tak to wygląda na ten moment. Wiele osób pytało mnie o cykle na rynku bitcoina. Na moim kanale, do którego link jest w opisie, znajdziecie właśnie nagranie, w którym tłumaczę o co chodzi z cyklami na rynku bitcoina i w jaki sposób 9 razy, bądź nawet 11 razy pod rząd udało mi się wyznaczyć kierunek właśnie na rynku bitcoina. Więc też zapraszam tam, wszystko jest widoczne, jeżeli chodzi o wpisy, które też były publikowane przed faktem i nadal będą. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!